Cześć, ja jestem Przemyk i dzisiaj witam was w kompletnej nowości na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam 5 najśmieszniejszych uwag szkolnych otrzymanych przez Brawl Stars. Mówię wam, niektóre uwagi są przekozackie i już teraz zapraszam was do oglądania, bo warto. Weź także udział w konkursie na Megaboxa. Wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu odpowiesz na pytanie, czy lubisz lekcję języka polskiego i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam pojawią się wyniki, jest to konieczny warunek, a ja będę sprawdzał, czy mnie obserwujecie. Link macie w opisie. Jedziemy z tym śledzie. Kto chociaż raz korzystał z telefonu na lekcji? Czy jest chociaż jedna osoba, która tego nie robiła? Raczej nie. Wspominam o tym tylko i wyłącznie dlatego, że pierwsza z 5 najśmieszniejszych uwag otrzymanych przez Brawl Stars będzie związana właśnie z tym. Widz wysłał mi na mojego Instagrama PrzemoPBG, którego możecie zaobserwować, screena z uwagą, którą otrzymał. Teraz uwaga, cytuję. Uczeń rzucił telefonem kolegi o podłogę, gdy ten zaczął go wyśmiewać, że nie trafił grze. Po pierwsze, co to znaczy, że nie trafił grze? Przecież takie sformułowanie nie jest poprawnie po polsku. Czego nie trafił? Nie wiem, od jakiego przedmiotu był ten nauczyciel, ale przydałyby mu się korepetycje z języka polskiego i to zdecydowanie. Ogólnie wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać. Osoba trafia legendę i wybiega z sali krzycząc: a trafiłem Spike'a, no. No naprawdę niezła akcja i pozdrawiam tego zadymiarza. Pod numerem drugim mamy coś naprawdę mocnego, także trzymajcie się bardzo mocno. Marek grał na lekcji na telefonie, po zabraniu mu urządzenia wyrzucił komputer przez okno na lekcji informatyki. No to już jest prawdziwy hit. Jak można tak po prostu wyrzucić komputer przez okno? Oj, nie chciałbym być w skórze tej osoby. Na pewno cała akcja odbiła się szerokim echem w całej szkole, a gracz narobił sobie niezłych problemów. Bo musiał po pierwsze odkupić sprzęt, a po drugie na pewno skończyło się to wszystko naganą. Ja nie wiem, gdzie są takie szkoły, gdzie dzieją się takie rzeczy. Chociaż jak przypomnę sobie swoje czasy gimnazjum, tak, tak, jestem już stary i za moich czasów było gimnazjum jeszcze. To moja wyobraźnia dopuszcza taką sytuację, gdzie ktoś wyrzuca ten komputer. A czy w waszych szkołach działy się podobne akcje? Piszcie w komentarzu, bo bardzo chętnie sobie poczytam. Grubych akcji ciąg dalszy. Ta jest również bardzo ciekawa. Otrzymał ją pewien uczeń i nie zgadniecie, co zrobił. Posłuchajcie tego. Krzyczenie na lekcji trafiłem za brudziarza i uderzenie uczennicy na lekcji matematyki, gdy ta zwróciła mu uwagę. Ja nie wiem, co nauczycielka pisząca tę uwagę miała na myśli, ale chyba chodziło jej o zadymiarza. Zabrudziarz? Co to jest w ogóle za słowo? Jakieś nowe określenie chyba nam tutaj wymyśliła. Dobra, ale to już zostawmy, okej? Ciężko mi sobie wyobrazić, jak musiała dziwnie wyglądać ta sytuacja. Zapalony gracz Brawl Stars uderzył swoją koleżankę za to, że zwróciła mu uwagę. No coś nieprawdopodobnego, słuchajcie. Coś mi się wydaje, że ta historia równie dobrze pasowałaby do 5 osób, które zostały wyrzucone ze szkoły przez Brawl Stars. Czyż nie? Bo obstawiam, że to właśnie tak się to wszystko skończyło. A widzicie licznik subów? O właśnie w tym miejscu? Zobaczcie, jak już tam mało brakuje do 400 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć ten cel jak najszybciej, także już teraz zostaw suba dzwoneczkiem, a ja będę ci bardzo, bardzo wdzięczny. Jak to mówi każdy szkolny regulamin, gdy uczeń korzysta z telefonu na lekcji, to nauczyciel ma prawo mu go zabrać i oddać dopiero rodzicom. Nie każdy nauczyciel się do tego stosuje, ale akurat w tym przypadku z tego skorzysta. Czytam wam teraz treść uwagi. Uczeń korzystał z telefonu podczas lekcji. Po zwróceniu uwagi nie chciał go oddać i zwrócił się do mnie niecenzuralnym słowem. Z historii, która została mi opisana, to kolega mojego widza grał w Brawl Stars podczas lekcji. I po prostu powiedział bardzo brzydki wyraz po tym, jak nauczycielka zabrała mu telefon. Nawet nie chcę go tutaj cytować, bo nie o to tutaj chodzi. Ta sytuacja nie wzbudza we mnie jakiegoś wielkiego zaskoczenia, ale morał z tej historii jest taki, że nie należy tak reagować, bo naprawdę można sobie zrobić jeszcze większych problemów. Trafienie legendy to dla niektórych są naprawdę potężne emocje, ale żeby tak od razu wybiegać z sali? Ja rozumiem, że kogoś może ponieść, ale żeby aż tak? Popatrzcie na to. Jakub wybiegł z sali z telefonem, krzycząc, że trafił legendę. Szkoda, że nikt tego nie nagrał, naprawdę z wielką chęcią bym to zobaczył. Musiało to przekozacko wyglądać. A czy wy dostaliście jakieś uwagi przez Brawl Stars w szkole? Wysyłajcie mi je w prywatnej wiadomości na moim Instagramie PrzemoPBG, do którego link macie w opisie. Przy okazji
zostawcie followa. A być może znajdziecie się na odcinku, także moim zdaniem warto. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie suba, dzwoneczkiem, łapkę w górę oraz zobaczcie inne filmy, które wam się teraz wyświetlają. Zaobserwujcie także mojego Instagrama, PremoPBG, link w opisie. Dzięki za oglądanie, narka!